Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki jest ze mną. Ponownie. Ale tak, no mogę powiedzieć siostra standardowa, ale mniejsza. No właśnie, jest ze mną siostra. Wróciliśmy do Core Keepers, jej znowu w pełnej ekipie. No, trochę mi się pobawiło się poza nagraniem, nic wielkiego. Nagromadziłem też materiałów trochę, więc siostra, możesz spokojnie przejrzeć skrzynkę. Ja nie wiem, mam dużo bomb też, takie 56 tylko. Miksturek leczniczych też mam dużo, mam 33. Mogę ci trochę dać, ale tak, mniejsza z tym. To wszystko było robione głównie, wiecie, takie żmudne prace i w ogóle po to, żebyście wy nie musieli tego oglądać. A dziś rozpoczynamy odcinek stawiając wspaniały żelazny stół do craftingu, w którym to można zobaczyć wspaniałe rzeczy, którym jest żelazna wędka, wymagająca złotej sztabki, więc siostra, chyba w końcu będziemy mieć złoto wykorzystane. W końcu duża konewka. Co tu jeszcze mamy? A na razie nic proszę nie craftić. Mamy tutaj rzeczy takie jak stół, ten, jubilerski. Ciekawe, tylko potrzeba złota. Jakiś szkarłatny stół. Okej, jeszcze więcej będzie do zrobienia, ciekawe. Stół elektroniczny. Żelazne kowadło. Piec do wypalania. I stół kartograficzny. Okej. Dobrze, w takim wypadku rozpoczniemy to z grubej rury, że tak to powiem. Krawcąc jeden piec do wytapalniania, jedno żelazne kowadło. Niestety stół kartograficzny póki co odpada i musimy zdecydować, czy stół elektroniczny, czy stół jubilerski. A nie wolisz jubilera? Dobra, to będzie jubiler. Tylko jeszcze postawię szybko kowadło oraz piec do wytapiania, bo chcę zobaczyć, jak to działa. Okej, w tym piecu możemy wytapiać złoto oraz szkarłatną rudę. Złota mamy 37, więc proszę, trochę tego będzie. Natomiast samo kowadło oferuje... Okej, jeszcze lepszą zbrojkę. Wow. I ta zbrojka, siostro droga, będzie dla ciebie, jak tylko zbieramy żelazo i złoto. Tak, skoro chcesz się bawić tutaj teraz w inne rzeczy, to... Mam w sobie dylemat delikatny. Mamy 8 ostatnich sztabek i... Mógłbym zrobić sobie nowy kill-off, szybko pójść szukać żelaza, nakopać. Żeby był spokój. Siostra, cyny mamy 29 sztabek jeszcze. A poza tym chcesz cyny, to możesz sama szukać w grotach tych, jak to się... glinianych. Ale wracając, mogę albo zrobić sobie nowy kill-off, który tym samym pozwoli mi szybciej zbierać żelazo, wydajniej i dłużej, bo jest wytrzymalszy. Albo mogę zrobić stół jubilerski. Od razu. Tak czy jak obiecuję, że go dzisiaj będziemy mieć. Wiecie, ze mną to jest fajnie, o tyle, że ja to dotrzymam słowa. W szczególności, że mam dużo miejsc do zwiedzania, w których potencjalnie żelazo będzie. Albo mogę męczyć się ze starym kill-offem. Więc... No więc, droga siostro, jaki jest twój werdykt? Dobra, to bierzemy nowy kill-off. Taki ładny, prestiżowy, pozłacany. I szybko z nim udamy się na misję, którą będzie odnalezienie większej ilości żelaza. W razie czego zostawiam ci w skrzynce tej takiej jakby lawowej nowe znalezisko, które też mi wypadło. Jest to piórko, które pozwala daszować i aktywacje rzeczy związanych z drugą ręką są pod spacją. Sprawdziłem sobie. Piórko do daszowania. Padło mi gdzieś jakiegoś czegoś. I przekaz dla wszystkich, którzy tutaj teraz siedzą i oglądają, proszę, oto i moje osiągnięcia robocze. No, widzicie. Nudziło mi się po części, tak. Jeśli ktoś tak myśli, to niech tak... Dużo kebabów. Z papryki, chociażby. A gdzie jesteś, siostra? A, zostaw to. Chciałem to pokazać ludziom, więc nie ruszaj tego. Ale masz tego nie ruszać. Ja wiem, gdzie to jest, spokojnie. Przecież sam to odnalazłem. To nie jest jedyna rzecz, którą będę chciał pokazać, bo widziałem jeszcze parę innych. O ile już tam nie polazłeś i tego oczywiście nie zniszczyłaś. A, tylko idę... A, błędną trasą, no tak. Okej, dobrze. W takim wypadku pozwól, że ci wyjątkowo zaufam. A tym poprzestaniemy.
O ile je kiedykolwiek wrzucisz, a nie tak jak poprzednio, do tej pory jeszcze nie ujrzały światła dziennego u ciebie. Dobra, tak twierdzisz, ale dobra. O, to właśnie takie piękne coś i... Siostra, coś tutaj zepsułaś. Ostatnio były tu trzy niezniszczalne głazy. A dobra, mniejsza. W takim wypadku niszczymy ścianki i otwieramy i jest tutaj... Dziękuję, że mi to od razu zabrałaś. Przed chwilą znikł. A, i to jest jakaś mistyczny kolekcja laleczek. Możesz to ogólnie wziąć ze sobą. Otóż, jak będziesz tak się działa w bazie, to wiesz, możesz równie dobrze to odnieść do skrzynki. Prosiłbym tylko, żebyś tego w ramach możliwości nie sprzedawała. A, bo nie wiem, czy pomimo tego, że tu piszesz, że to jest cenne, to, czy to nie okaże się, wiesz, że częścią jakiegoś czegoś później. Więc... A możesz się poczęstować kebabami, które tam naszkowałem, takimi z papryki fajnymi. Połowę ci ich zostawiłem. Co? Nie? Zadałem 17 żarcia i 21 prędkości ruchu. Jest ich 30 parę dla ciebie w skrzynce, więc spokojnie możesz się żryć i nie będzie problemów z tym. A spokojnie, i tak mam 31 w kieszeni, więc... I tak... Gdzie teraz była ta druga rzecz, którą chciałem wam pokazać? A, prawdopodobnie tutaj, ale nie jestem pewien. A może to... Nie, to nie było tutaj, to tu. O, tu. Dobra, trochę udało mi się pominąć to wszystko, więc tak... Ale siostra, ja nie będę chodził po terenach, na których jest cyna. Jeden teren, na których jest żelazo tylko. No już to zauważyłem. Metale nie występują poza swoim głównym biomem. I proszę, takie coś też znalazłem, nie ruszałem tego. Tak, ale wolałem pokazać wszystko tutaj bezpośrednio na nagraniu, żeby potem nie było oskarżeń o to, że coś tutaj robię poza tym. I mamy tutaj... A zobacz sobie, siostra, co tutaj jest, możesz wszystko wziąć, żeby potem nie było, że coś kradnę. Nie, ale weź, i tak tego nie potrzebuję. Te rzeczy też wziąć. No i właśnie, chciałem to pokazać i dziś wyruszając na poszukiwanie żelaza, bardzo rozległe. Przy okazji chcę też właśnie pokazać inne odkrycia, które miałem. Jedną z nich jest ta tajemnicza kopalnia, którą ostatnio też widzieliśmy, ale... No, ze względu na moje zamiłowanie do pewnej stacji, która kiedyś była słoneczkiem, a teraz nie jest słoneczkiem, tylko dziwną kulą, stwierdziłem, że zrobię to w tym odcinku. Więc no, idziemy. Idziemy. I się tym zajmujemy. Pokazam co? Czegoś nie rozumiesz w mojej wypowiedzi? Polsat. Tak. Polsatowskie cięcie. Teraz rozumiesz? Zakończyłem odcinek idealnie w punkcie kulminacyjnym, gdzie znalazłem coś nowego, ciekawego. Teraz lepiej. A on co chwilę biegnie. Ale mniejsza, jesteśmy tutaj. Ostatnio pozostawiałem trochę pochodni i dalej nie lazłem. Więc tak, jesteśmy tutaj. Pełno skrzyń. A, zbieraj złoto, siostra. To jest potrzebne do krawcenia prawie wszystkiego, więc się przyda. No tak, a potem będziesz chciał elektronikę i nie będziemy mieli złota na elektronikę. Będziesz pokazać, że potrzebujesz złota. Więc lepiej już teraz zbieraj. Jest. Marłaś? Naprawdę? Wiesz, nie żeby to było jakoś szczególnie trudne, ale naprawdę. Już. O, przy okazji znalazłem ci trochę torów i wagonik wśród tych torów. Że tutaj, gdzie jestem, są tory i wagonik. Nie. Nie mam na to miejsca w ekwipunku. Mam już tak prawie zapchane jakimiś śmieciami. O, już zapchane śmieciami. I w sumie widzę nawet więcej złota. No, nazbierałem je będąc tutaj na podróży.
prosta odpowiedź. Nie? Jaki jest usprawnień kopalniany? Przecież tym się nie da kopać. No nie, rozumiem. A normalnie przyjść po tory i krafcić tory z materiałów, które mamy. Zbierać materiały i krafcić ich więcej. Takie proste rozwiązania, najbardziej logiczne. To poszukaj dokładniej. Bo cyna jest, tylko że nie ma jej na wierzchu. Naprawdę, to nie jest takie trudne. Bo musisz się trochę postarać. I wiem, że staranie się może być ciężkie dla kogoś, kto najchętniej by po prostu zajmował się bardziej pokojowymi rzeczami, bezpiecznymi, jak farmienie, no ale tak. Przynajmniej trzeba się trochę wysilić. Swoją drogą, kolejny poziom w górnictwo, fajna sprawa. Tym razem może wezmę większy radar wykrywania metali. Wydaje mi się, że to może być sensowne. Jest szansa na podwójne wypadnięcie rudy. A, jest też cenna. Jak byś zrobiła na moim miejscu, siostra? Okej, dziękuję, czyli biorę wykrywanie metali większe. Bo powiedziałaś mi, co ty byś wzięła, więc ja wezmę odwrotność. I przy okazji znalazłem jakieś dziwne coś, które przez przypadek rozwaliłem. Jakaś struktura duża, z której wypadło trochę materiałów. Chyba nic istotnego, na tyle, żebym teraz musiał płakać, że to rozwaliłem. A bardzo możliwe, moje tunele są dosyć rozległe. Byłem w bardzo wielu miejscach wszechświata tego, więc no. Teraz na przykład walczę z... A szare, czyli to są tereny żelazne. Tutaj nie radzę ci zaglądać, jeśli szukasz cyny. O Chryste! Znalazłem jakiegoś wielkiego, umięśnionego ogrom stwora. Co? Nawet nie musisz już iść do mnie, ani nic. To miejsce jest na trasie do mnie po prostu. Ale mniejsza. Widzę tutaj naprawdę dużo potencjalnych miejsc, w których widać żelazo, więc tak. A skąd wiesz, że ich nie lubisz? Poznałaś się jakoś bliżej, że ich nie lubisz? A, to co innego. Gobliny głębinowe tutaj spotykam. Tak swoją drogą myślę. I są dosyć groźni potencjalnie, bo już chyba od nich zginęłem. Ale teraz sobie jakoś radzę. Jestem żywy nawet. Och! Hołeła! Co nazywam ogrem, to coś potrafi rozbijać kamienie, jak mnie wyczuje. Nie, to są zwykli przeciwnicy, bo już drugiego takiego spotkałem. Na całe szczęście mam muszkieta, którego kupiłem za ciężko sprzedany glut, więc jakoś to sobie radzę. To była ciężka robota. Uzbierać aż tyle glutu, żeby potem to sprzedać i zarobić. Wiesz, ile polowania na gluty mnie to kosztowało? No wiem. Świetnie, bo taki był mój cel od początku. I chyba znalazłem właśnie skały, których nie jestem w stanie wykopać. Nie, siostra. Kilof się od nich odbija. Też? Też są bez przesady. Ty głową nie możesz kopać. Co, wolałabyś, by twoja postać sobie złamała głowę, próbując rozbić skałkę, tak? O!
Krystal Skull Shard. 10 gigantycznych odłamków kryształowej czaszki. Zdecydowanie więcej. No, to tak, bo to jest ważniejsze niż twój suchar. Okej, jak następnym razem będziesz mi bardziej ważny, że za dużo sucharów gadam, to ci to powtórzę. Ja żartowałaś. Przykro mi, już za późno na takie słowa. Ale to pamiętaj, że kilo łatwo przecież można naprawić. A, i przy okazji, a propos tego, gdybym ja nie tworzył, to by wypadało ich dużo więcej, bo mam rozwinięte craftingowanie. No, to wiem, tylko ci to mówię po prostu. Tak samo jak w twoim przypadku żarcie lepiej działa niż w moim przypadku. Nie, mam dopiero 15. No, ty widzisz, żarcie u ciebie nadal jest lepsze niż u mnie. Natomiast, co to chciałem? Jestem pewien, że jeśli chodzi o farmienie, możemy być na podobnym poziomie, bo mamy już 28 na farmienie. Mamy taką samą szansę na ziona. Gotowanie masz na 8? Error 404, logika nie znaleziono. Jeśli ty przy tym garze więcej ode mnie, a masz dopiero 8. Ja zrobiłem raz tylko 60 kebabów i dostałem tyle? Co? Halo, logika, gdzie jesteś? Potrzebujemy cię. Wyjaśnij nam, proszę. Jeśli tak, to zaraz to zobaczymy, chociaż opisują to, że tam są jakieś bramki logiczne, więc nie sądzę, ale się sprawdzi. Jak tylko wrócę z żelazem, którego mam póki co za mało, jak na mojego... 14 sztuk. Tylko 14 sztuk, co jest naprawdę niewielkim. No dobra, no to rób. Ja za to mam ambitny cel zobaczyć, jak działają wszystkie nowe stacje craftingowe. A jeśli kogoś zastanawia, czemu mówię craftingowe, to sam nie wiem, jakoś tak mi zostało po tym, jak kiedyś powiedziałem crafting, tak dla jaj, gdzieś kiedyś coś, nawet nie pamiętam kiedy. No, ale dobra, mniejsza. Idziemy szybko. Rozświetlając przy okazji tunele. Może będzie łatwiej się potem w nich odnaleźć, jak będą rozświetlone. I... tory bez przesady. Tory nie będą szybsze ode mnie, jak zjem kebaba z podwójnej papryki. Wiesz, jaki ja wtedy jestem szybki? No i jeszcze mam mój wspaniały bonus, który daje chyba plus... A, iron bary? Możesz. Szukasz ciosy? Jak ty szukasz cyny? Ja tylko przebiegam obok i już widzę kolejne kilka kawałków. Nie jest to dużo, bo tam chyba to 3 kawałki max, ale tak, no ja biegnę dosłownie moim tunelem i mi błyszczy w ścianie cyna. Więc co się siostra? Płaczę, że nie ma cyny. I przy okazji nie chcę cię straszyć, ale w naszych tunelach zalęgły się larwy. I to szybko, bo wiesz, że one zjadają pochodnie. No tak, rozgryzałem pochodnie, żeby się ich pozbywać. Bo nie lubię światła. Mądra decyzja. A z czego jak ja jakieś trafię, to oczywiście robię piu z mojego pięknego muszkieta. Swoją drogą też możesz sobie takiego kupić, bo tak pojawił się prawdopodobnie już do kupienia. Z powrotem, z tego co zauważyłem, jak tutaj właśnie ogarniałem takie podstawowe sprawy tam wtedy. Pieniądze dostajesz za sprzedawanie naszemu brodaczowi różnych rzeczy, więc nie problem. Po co stawiasz tu tory? A czy mnie się... A czy mnie się wydaje, czy...
Okej, wszystkie grządzki z nieznanych powodów zostały odwodnione przy resetowaniu świata. A nie tym razem. Odwadniamy się tylko i wyłącznie, jak roślina już będzie dojrzała. A my z siebie się nie odwadniamy w trakcie rośnięcia, więc tak. Wiecie, kto się lepiej zna na roślinach, mimo tego, że się tym nie przejmował, tylko po prostu sadził milion sercowych roślinek i papryk na bomby i mikstury lecznicze. Możliwe, że wszystkie, które były, to ja powybiałem. I proszę, już tylko popodlałem i wszystkie roślinki pięknie pyk, 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 pyk po prostu robią. Więc będziesz mogła, siostra, zrobić wielkie zbiory. Ewentualnie ja to zrobię. Bo będzie szybciej. Okej, dobra. To w takim razie zrobię to. Co? Jak nie potrzebujesz pochodni? Czy ja czegoś tu nie rozumiem? Okej. Dobra, tylko potem nie płacz, że się gubisz czy coś, jak nie oświetlasz terenów. No ja też mam latarnię, ale co z tego, jak pochodnie są po to, żeby z nich też korzystać? Dobra, mniejsza o to. Mniejsza. Sensu. Tylko powiedzmy sobie szczerze, no ogarnijmy to, co trzeba ogarnąć i będzie dobrze. A czy tutaj można coś wepchać jakoś? Chyba nie. Złotej skrzyni też. Dobra, jakiejś złotej. Lawowej, przepraszam bardzo. Powrzucam w ogóle śmieci. Etam! Dla mnie to bez różnicy. No dobra, to dla ciebie może być. Ale mniejsza z tymi, tak? A jeszcze. Jak tam ci idzie ogarnianie? Cokolwiek tam ogarniesz? No, dlatego się pytam, co tam u ciebie po prostu i jak tam u ciebie. Bo ja mogę tylko powiedzieć, że no. Że będą owocne zbiory bardzo dużej ilości papryki i nie tylko. Jak tak patrzę, to już mam... Kolejne 54 papryki. A dopiero co 50 ostatnio odłożyłem do skrzyni, więc oj, będzie fajnie. Będę mógł więcej kebabów natworzyć, nawet nie wiem po co. W sumie nie wiem, czemu na to mówię kebaby. Jak to są po prostu wrapy, a nie kebaby, ale mniejsza o to. Nie wiem czemu, co jest najlepsze, bo... Ale najlepsze jest to, że nie wiem czemu, bo ja jakoś tak szczególnie kebabów nie lubię. Ja się... W sensie, okej, są w porządku, ale no to nic takiego super szczególnego i... No bez jaj, już 30 poziom w farmienie? Okej, w takim wypadku bierzemy sobie pierwszy poziom w Eat Your Vegetables. Inaczej mówiąc, wszystkie żarcia roślinopochodne są o 5% mocniejsze. I tak, zamiast 17 moje kebaby, wrapy, leczą już 18 głodu, więc jej, super. Aż z tej okazji sobie jednego zjem. Nawet nie wiem po co, ale tak zjem. I w sumie jak przy tym jesteśmy... Nie potrzebuję więcej bomb ani nic, to... Można zrobić kolejne 52 kebaby paprykowe. Więc tak, niech się smażą, a my w tym czasie ogarnijmy co trzeba, czyli rozsadźmy... Okej, siostra, zrobiłbym to, gdyby nie pewien problem. Zajęty sadzeniem nowych roślin. Okej, chcesz to podjeżdżaj. A, i przy okazji chyba sobie zrobię dużą konewkę, jak już tak na to patrzę, ile tego tu jest. Zaraz się ogarnie, daj tylko skończyć przytapiać złoto, sadzić roślinki i podlewać. No i też muszę zobaczyć stół jubilerski, inne takie dziadowskie badziewia. To pióro? Nie, 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 nie. Dajesz jej tam, gdzie lampę i możesz wtedy klikać spację, żeby dasza delikatnego robić.
A teraz dobra, mamy to ogarnięte, więc... Motyki nie będę zmieniał, wędki żelaznej nie robię póki co. Wezmę za to dużą konewkę. Oraz zaraz zrobimy sobie stół jubilerski. Niestety to jest tylko na sprzedaż prawdopodobnie. Stół jubilerski. Stół jubilerski. I co możemy tutaj tworzyć? Kryształowo-złoty naszyjnik. 9 obrażeń wręcz, 9-4 obrażeń dystansowych. Fajny. Miedziany krzyżowy naszyjnik. 5% na krytyka. Żelazny naszyjnik, 12 armora. Glow Crystal Ring. Plus 17% range damage. Glow to Rip Ring, plus 3 glow. Okej. Okay. Oraz Swift Ring, movement speed. Okej. Okay. Siostra, nie rób tego sobie. Nie rób tego sama, ja ci to zrobię, bo ja mam potencjalnie tańsze trochę recepty. Chcesz z glow tulipów, tak? Na razie ci jednego skrawcę, bo niestety na więcej, no szkoda żelaza. I ciesz się tym, że bardziej świecisz, proszę bardzo. Ja za to z góry ci powiem... Możesz. Ja z góry mówię, biorę sobie złoty naszyjnik i prawdopodobnie może później złote pierścienie też wezmę. Na jakieś trudniejsze walki, ale póki co tylko złoty naszyjnik. A dobra, w sumie to było bez sensu. Dobra, to zrobię i złoty naszyjnik, i dwa złote pierścienie na jakieś walki ewentualnie. Ale nie będę z tego korzystał, bo w sumie mam teraz dwa pierścienie górnicze i naszyjnik regeneracyjny, który potem tobie oddam, jak będę walczył. I... Okej. Okay. Szczerze powiedziawszy, jak tak patrzałem na te rzeczy, to takie jest trochę... Meh. Liczyłem na coś lepszego. Ale dobra, zbrojkę i inne takie też potem będzie można ogarnąć. Przepraszam bardzo, czemu mamy slime oila tutaj, w skrzyni? Siostra, on musi stać w pokoju, w którym ma mieszkać tamten gościu niby. Ale to w takim razie nie jest traktowane jako jego mieszkanie. I... Oj... Large Watering Can to jest najlepsza inwestycja, jaką mogłem zrobić. A zaraz sobie zobaczysz. Ale nie chodzi o to, ile naraz. Proszę, tyle po... Nie, patrz, ile podlałem roślin na jednej konewce. Tak, najlepsza inwestycja. Każdemu, kto będzie w to grał i masz dostęp do żelaza, radzę bardzo szybko tą konewkę ogarnąć. To jest cud, jak rzadko trzeba dzięki temu biegać po uzupełnienie wody. Ale dobra. Coś jeszcze mam tutaj do ogarnięcia? Nie. Jedyne co to tylko... A czemu starą? Nie chcesz zrobić sobie lepszej? To po prostu zrobimy ci, jak tylko będzie okazja. A póki co jeszcze, póki przy tym wszystkim jesteśmy, chciałbym stworzyć lokalizator... prawdopodobnie Hive Mother, bo... W przypadku Gorma, Hedevauera, to prawdopodobnie go znaleźliśmy, więc... Hive Mother Localizator. Lokalizator jakiejś... Matki Roju. Cokolwiek to jest, ale... Robię to na później, na razie tego nie używam. Bo wolę nie ryzykować, że to przyzwie tego bossa, poza tym, że go zlokalizuję, więc tak. I dobra. Siostra, nie interesują mnie te kolejki. Kiedy ty to zrozumiesz? Ja się coś zajmuję poważniejszymi sprawami, jak na przykład exploration i tego typu. Tu elektroniczny przy okazji jeszcze mogę spróbować zrobić, jeśli mam materiały na to. O, i niestety nie, brakuje żelaza, więc jeśli tutaj nie leżą sztabki... Tej dużej skrzyni teraz je trzymam tutaj na razie, ale dobra. Skoro tego jeszcze nie ma, to... Możemy zająć się innymi sprawami w takim wypadku, nie przejmując się niczym i tak... Poczekamy tylko jeszcze więcej... O, ono w magazyny. Prędzej ci siostra zrobi już od razu żelaznym, bo i tak chodzę na tereny żelazowe, zbierać żelazo, to... Zobaczymy i
Faktycznie, jestem szybszy od tego wagonika potencjalnie. Jestem od niego szybszy. Jak jestem na kebabie i mam inne bonusy wszelkie, które mam dostępne, i mam też bonus do prędkości biegania za bycie w pełni najedzonym, to jestem od niego szybszy. Tak. Prawdopodobnie jestem szybszy, a przynajmniej tak mi się wydaje się. Ile w tym prawdy, to nie jestem w stanie powiedzieć. No powtarzam ci to któryś raz z rzędu. No proszę bardzo, no bo możesz to zrobić. Możesz to zrobić. Ja ci przynieś zabraniam, tylko mówię, że jestem od tego szybszy, więc ja raczej z tego korzystać no nie będę. Jestem jełopem. Zapomniałem o czymś bardzo ważnym. O tym, żeby steki z pomarańczowej ryby zjeść przed pójściem kopać. No tak, steki z pomarańczowej ryby przyspieszyłyby mi trochę delikatnie kopanie, więc no byłoby lepiej. Ale Gwiezdny Klucz nie myśli o takich rzeczach. A nawet jak myśli, to o tym szybko zapomina. No niestety, nic z tego raczej nie wyjdzie na razie. A, dobra, to jest tutaj, to nie, tutaj. Trzeba pójść za to gdzie indziej. Ja szukam żelaza. Ja bym tobie proponował szukać złota, bo też jest dosyć potrzebne. A jak widać, złoto występuje wszędzie, więc no, nie będzie takich problemów z jego znalezieniem jak z żelazem. Ewentualnie, no chcesz budować te tory, to buduj tory. Chcesz, nie wiem, robić coś innego, to rób coś innego, nawet możesz łowić ryby równie dobrze. To ja sobie połowię później, bo mnie się przyjemnie łowi. Ale w Minecraftie to po prostu czekasz, aż się coś aż spawik zacznie ci skakać i klikasz. Nic więcej, więc to takie... Jeśli wolisz coś takiego od łowienia, który ma jakikolwiek sens, to trochę smutne to. To tutaj to dużo nie różni, tylko tutaj musisz ciągnąć po prostu żyłkę, kiedy ryba nie jest napięta, a tam musisz balansować, żeby to było ciągle w obszarze. Tak trochę nie rozumiem. Ale mniejsza. Pewnie dobrze możesz łopaty robić, nie muszą to być kilofy przecież. A możesz... Możesz ją wykrafcić też łatwo. Tak, ja dlatego mówię, że możesz wziąć, możesz zabrać, możesz zostawić. No tak, no koper jest podstawowym materiałem, nawet jak nie mamy, to można kupić u brodacza. O ile ma swój dom, bo jak nie ma domu, to nie chce handlować. Jeśli ma, to w takim razie można od niego kupować. Nie powinno być problemu. I dobra, póki jeszcze tu jesteśmy i widzę żelazo. Ej, przy okazji już wiem, jak działa ta umiejętność cała. Jak mam tą umiejętność, tą drugą, którą sobie dodałem dzisiaj, to po prostu przez ściany widzę, jaki metal jest tym błyszczącym, jak jestem obok niego blisko. Więc wiem, kiedy to złoto błyszczy, a kiedy błyszczy żelazo. No. A nie potrzebuję pomocy, ja sobie spokojnie radzę szybko. To jest tylko kwestia znalezienia. Ale by to ładnie wyglądało. I... Wow, fajne te tereny, muszę przyznać. Nawet bardzo fajne. Nie wiem, czy to zaimplementowane już jest, wiesz, siostra. To jest nadal Early Access, który jeszcze nie był aktualizowany w żaden sposób, więc równie dobrze to może być... Trzeba sobie była jedna aktualizacja, ale to była aktualizacja tylko poprawkowa, więc równie dobrze mogli wprowadzić recepty, które póki co są niedostępne. No, niektórzy to robią, bardzo często, jeśli chodzi o Early Accessy. Tak samo często w plikach gry da się znaleźć już elementy związane z rzeczami, które są jeszcze niedostępne.
Idealnym przykładem tutaj może być chociażby no, gra, którą niektórzy mogą kojarzyć, nawet bardzo, Baldur's Gate 3. Otóż tam ludzie dokopali się już kilku postaci, które są potencjalnie oznaczone jako towarzysze. A, tak, tak, znajdują się. Tak samo wiele innych rzeczy w innych grach też często było wykopywanych z plików, odnajdywanych, nieużywanych przez bardzo długi czas, albo w ogóle nieużywanych, więc... To, że coś jest w grze widoczne od razu, albo ktoś to znalazł w plikach gry, nie oznacza, że to będzie zaimplementowane, albo że jest już zaimplementowane, więc no. A możesz, to po prostu... No, rozwalaj w sumie, co ci szkodzi. Ważne, żeby to było udokumentowane na twoim odcinku. Okej, okay, okej, okay, dobra, stone ringi. Słuchaj, stone? Ring of stone, w sensie? Okej, okay, dobra. Myślałem, że ring of rock może znalazłaś, ale najwidoczniej to są marzenia ściętej głowy. Okej, okay, pouch? To jest fajne przedłużenie ekwipunku. Tak, fajna sprawa, jeśli to się znajdzie szybko, ale no, my pierwszy mieliśmy plecaki, a potem to znaleźliśmy, więc no, nie jest to aż takie dobre. I dobra. Okej, okay, dobrze, dobrze. Znajduję to żelazo w miarę szybko. Pochwal się siostro, mamy już znowu 20 parę żelaza znalezione, więc tak. Ale jak tak dalej pójdzie, co niedługo dostaniesz swoją aluminiową zbroję. Ale fajnie zwiększa HP i... ten, obrażenia. Oraz też zauważyłem, zwiększa ci obronę jeszcze bardziej, jeśli masz mało HP, więc tak. Będziesz na skraju śmierci, to będziesz jeszcze wytrzymalsza, przez to będziesz rzadziej mi ginąć. A, i przy okazji, siostra, czy ty postawiłaś już swój grób na naszym, no, pokazie grobów? Wybiłaś zbrodnie przeciw ludzkości. Da się wstydzić za takie ruchy. To będzie łamanie reguł, bo w ten sposób musiałabyś dostawić dwa gruby, a nie jeden nadal. Bo to jest jedna śmierć więcej nadal, więc no. A, czy na pewno moich tuneli? Zaraz sprawdzimy. Tak, siostra? A nie, jesteś tu... Jesteś w tunelu teraz robaka, a nie moim. Ale tak, obok tego są wejścia do moich tuneli. Okej, okay, okej. Okay. A ja prawie złamałem już żelazny kilof, co jest sztuką. No i znalazłem trochę żelaza, trochę żłota. I tak, siostra, to jest sztuka. Ten kilof ma 800 wytrzymałości. A ten cynowy, czyli tin, miał 550. A wymagał chyba 9 uderzeń, czy jakoś tak, żeby rozbić żelazo. Ten wymaga 3 uderzeń. Więc mniej na jeden klocek się ten używa, a mimo to już mam ponad połowę zużytą, więc no. Nie robię wykładu, tylko ci mówię, że gdyby to był stary kilof, to już dawno bym go złamał, a ten jeszcze się ledwo trzyma, więc tak. Bardzo możliwe. Dobra, piu. Piu? Halo, piu? Już ci mówiłem, to jest tunel robaka, mam to zaznaczone na mapie. Często się tutaj znajdują. Ja ich akurat tłukę z mojego muszkieta. Ale są groźni. Szybko ubijają gracza. A to dobrze, nieźle, że znalazłeś żelazo, gratulacje. No, przyda się, na pewno. Ja też swoją drogą za niedługo... tego takiego dużego, umięśnionego. No, siostra! Siostra, z tego wroga mi wypadł muszkiet, taki sam jak ten mój, wow!
No, z tego takiego wroga zwykłego tutejszego, tego takiego gremlina z kilofem. Śmierć? No, więc wracając jeszcze siostra, jeśli będziesz chciała sobie wziąć się muszkieta w takim wypadku, mogę ci dać, bo mam dwa. Tylko ostrzegam, nie jest on najlepszą bronią, jeśli chodzi o sam sobie. Musisz być celna, bo długo się odnawia po każdym strzale. Więc nie jest to broń dla każdego. Może lepszym wyborem byłaby proca, bije mniej, ale możesz nią spamić. Ale i tak dostaniesz, jak tylko wrócę z ekspedycji. I w tych żelaznych jaskiniach jest pełno właśnie tych takich jakby zagubionych szybów kopalnianych. Chcesz zrobić cięcie niby? Dla mnie to nie problem. Chociaż nie chciałbym tego robić, bo wiesz... powiedzmy sobie szczerze, no tak fajnie się ty eksploruje to wszystko, a tak to bym musiał czekać. Ale dobra. Ja i tak zaraz będę wracał pewnie. Można zrobić, wiesz, to nie musi być tak, że mamy równolegle odcinki idealnie, czasowo. Może się okazać, że... Nie, no... Tak, tylko pamiętaj, że nie każda perspektywa musi być dokładnie pokazana zawsze w tym samym momencie i tak dalej. Nawet twój ulubiony niebieski kalafior, często jak z innym pewnym gościem, który akurat ci pokazuje na kamerze, nagrywa, to często jest tak, że jak... Nie z nim. Ale z kimś innym. I... co? Tak, z nim, ale wolę nie lecieć nazwami, wiesz. Kto wie, ten wie. Ja zawsze miałem takie założenia. Ale dobra, wracając. No to jak z nim nagrywa, często, przynajmniej w przypadku tego, Kingdom to Crumbs było tak, że niby to jest równolegle, ale jak jeden po prostu przerwał swoją perspektywę, to w tym momencie nie było pokazania tej perspektywy u drugiego, a tamten normalnie miał swoje dalej. Ło, siostro, znalazłem w ogóle wielką chałupę, taką jakby zaniedbaną. To jest duże, tu są skrzynki, nawet garnek znalazłem tu. Okej, wiesz, no, nawet gdybyś nie dała rady, to mogłabyś mi powiedzieć, ja bym tam przylazł i zaraz się go pozbył, bo to nie jest trudne dla mnie. I wow, znalazłem lepszą latarnię! Okej, gra 2, siostra 0. Rozumiem. A o, 3, przepraszam, dobrze, że mnie poprawiasz. Ale dobra. I tak, w sumie, jak tak teraz patrzę na to wszystko, to chyba dobry moment będzie to, żebym właśnie też teraz zrobił takie cięcie i powrócił spokojnie. Nie, wiesz, no nie chodzi o to, że oboje zróbmy czy coś, tylko mówię, że dla mnie to jest dobry moment, bo i tak muszę teraz wrócić do bazy, bo kilof mi się prawie łamie, a mam inne plany. To idź. I tam bez różnicy, ja właśnie spotkam się z wami po prostu, jak wrócę do bazy. Ale dobra, ja ogólnie też już wróciłem. To jest ogro orko gremlin kopalniany. Ty się nie znasz. A teraz piu! 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 Moje. To ja idę zwiedzać, pa. A nie, dobra, tak se... Co jest? Widzę, gdzie zginęłaś. Co cię zabiło? A! I grób ci nawet rozpadł chyba. Nie widziałem twojej śmierci bezpośrednio, ale jestem w miejscu, w którym teoretycznie powinien leżeć twój grób. I właśnie się pozbyłem tego szamana. Z moim złamanym kilofem. A niestety nie podniosłem prawie niczego, bo miałem zapchane ku. Ale tak. Co ci mam powiedzieć? No, zlamiłaś, no.
No, no, a co innego? Przecież ty jesteś idealnym przykładem Lamus Totalus. Okej, dobra, udało się, unikłem robaka, prawie mnie zgnił robak, na szczęście się udało. I wydaje odgłosy normalnie niczym ty, jesteś ze mnie dumna. A, ta, były podobne, jak na moim gębopaszce to były wystarczająco dobre. A teraz już proszę na siłę nie dawaj tych głosów bez powodu. Ale tak. A, i przy okazji taka jeszcze jedna sprawa. O, widzę, że OBS mi znowu się zminimalizował, więc dajcie chwilę. O, dobra. Muszę się pochwalić też na tym odcinku. W tym odcinku w sumie coś, co zrobiła mi wspaniała, jedyna moderatorka, jednocześnie grafik naczelny do wydarzeń specjalnych, Helga. Nie będę pokazywał, bo nie mam praw autorskich do wizerunku tam zawartego. Ale ogólnie, jak zapewne niektórzy z was kojarzą, 19 marca, trzecia rocznica kanała. W związku z tym będzie... cicho, ale tak. W związku z tym, jak można się spodziewać, będzie live'aj. Tak, udało mi się nawet wygospodarować przynajmniej planowo czas na to, żeby był. Odmawiam. I tak odmawiam, ale mniejsza. No, ale w związku z tym powiem tyle. Ja jako, że się trochę nudzi, a dopiero omawiamy początki tego, jak ma wyglądać miniatura tego sztryma, no to jako, że się nudzi, tak już, jakby to powiedzieć najłatwiej, zaczęła mi typową memową miniaturę robić z tego. Wysłałem to akurat w cięciu, więc nieźle można powiedzieć tak na standardy młodzieżowe, czy tam jakieś, nie wiem, czy to cringe'owe, czy młodzieżowe, czy jak, nie znam się na tym. Ja jestem tutaj stary dziad, który nie ogarnia, ale uwaga, śmiechłem z tego dosłownie, parskim śmiechem, tak poważnie, więc tak. Dlatego mówię, że nie wiem, czy starodziadowe, czy młodzieżowe, czy jak, ja się nie znam na tym. Przecież to przed chwilą powiedziałem. Ja jestem sobą po prostu, ja się nie ogarniam, dlatego mówię, że nie wiem, czy to młodzieżowe, czy nie. Bo nie siedzę z młodzieżą, ani nic z tego typu, więc no. Ja tam jedno, czy to jest młodzieżowe, czy nie, tylko po prostu, no, określam, a mniejsza. A i tak. Tworzę ci też przy okazji stół do elektroniki, w którym masz wajchę i jakieś podłogę elektroniczne, kable, ściany, jakieś inne dziwne rzeczy. Oraz masz tam lampę, generator elektryczny. A uwaga, co mówi nam postać, jak dotykamy głównego rdzenia? Wygląda, jakby nie miało energii. Potencjalnie znaleźliśmy nową, ważną rzecz. Ale tak, tym się teraz nie przejmujmy. No ja w bazie siedzę już ciągle, więc tak. I jak tylko żelazo się wytopi... Tak, tutaj skończymy ten odcinek, ale tak. W sumie mogę już nawet teraz zakończyć. Mam 48 minut, więc tak. Ale nie, ja teraz ci powiem, że można kończyć. A póki i tak nie kończę, bo mam czyli rzeczy do zrobienia, to właśnie będę ci przytapiał żelazo. I spróbuję zrobić jak najwięcej kawałków zbroi dla ciebie. Nie ten, halo, dobra. Potrzebujemy ile żelaza? 25 i 13. 38 żelaza. Na luzie będzie, więc ciesz się, siostra. Okej. Okay. W sumie jak tak myślę, to wiesz, co jeszcze warto byłoby zrobić? Żeby było to jeszcze szybciej? Dostawię więcej piecy. Teraz słychać u ciebie, jak gadają w tle. Jedna taktyka, którą siostra jest w stanie wykonać, jeśli chodzi o takie zagrania, no trudno.
Ale powiem wam szczerze, że to jest kwestia mikrofonu, z którego korzysta. Sam przeżywałem takie bóle ostatnio. Ostatnio. To było 5 czy 6 lat. Nie, 5-6 to za dużo. Nie, 5 jest aktualna. 5 lat temu, można powiedzieć, jak próbowałem pierwszy kanał tak otworzyć wcześniej. Stara wersja Gwiezdnego Klucza. Może jakieś legendy z tamtych czasów jeszcze tutaj siedzą. I tak, tam się umęczyłem, powiedzmy, z podobnymi efektami, więc znam ten ból, siostra. Jestem z tobą, wiedz, że cię wspieram. Wszystkim i tak, w skrzyni tej tam u góry wsadziłem ci już koszulę żelazną, zaraz dostaniesz resztę rzeczy, tylko no muszę wyzbierać aluminium, czyli żelazo. Okej, ile tego mamy? O, 16, dobra, to kolejny element mogę zrobić zbrojki siostrze. I no, jak mówiłem, spodnie też tam już leżą dla ciebie. Zaraz dostaniesz jeszcze czapkę, tylko muszę właśnie poczekać na ostatki żelaza. Ale siostra, jak masz czapkę też, to masz komplet za set. I mocno ci pancerz zwiększa, jak masz po prostu cały zestaw. A potem płaczesz, że cię ubijają te wszystkie ogry i tym podobne, no. Zostaw je tam na razie, ewentualnie upuść na podłogę, ja je trzymam w kieszeni teraz, więc no. Dobra, mam, dobrze, super. To niby. No to chcesz bardzo, to zrób. Ja ci zabranić nie będę. I dobra, masz tam też już w skrzyni ten. Masz w skrzyni też hełma, nie musisz go nosić cały czas, ale może ci się przydać później. Dobra, od razu mówię, ja z czasem też sobie zrobię tą zbrojkę raczej, bo ona jest lepsza niż to, co mam. Ale to kiedyś. A pamiętaj, że nie będzie spowalniał wrogów, w przeciwieństwie do tego, co masz obecnie. I tak jeszcze swoją drogą powiem tyle. Skoro udało nam się ogarnąć już takie rzeczy, jak właśnie zbroje są dla siostry i inne takie fajne, to dziękuję wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. I cóż, w następnym epizodzie może zmierzymy się z wielkim, kopiącym robaczkiem czy coś. A w międzyczasie pomyślę, co jeszcze zrobię, pewnie ugotuję z 50 kolejnych kebabów, bo będzie mi się nudziło czy coś. I póki co dziękuję bardzo, trzymajcie się i hej hej! O, widzisz, ostatnim razem wychwyciłem całe twoje pożegnanie.